Kiedy mamy więc te sześć tez ucieleśnienia, i z których tak naprawdę wychodzi na to, że zaprzeczenie nieciągłości między percepcją, sensomotoryką, a myśleniem jako takim jest najbardziej kluczowe, a zwłaszcza powiedzenie, że myślenie abstrakcyjne wymaga zawsze sensomotorycznego podejścia, to pojawia się pytanie, czy tak naprawdę nie jest to zupełny banal. Dlaczego mówię o banale? No. Jest taki wywiad z Jerem Fodorem, którego pytano o ucieleśnione poznanie. Mówi, no tak, 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 no ja mam ciało, tak. No nie, nie zaprzeczam temu, wszyscy mamy. No i, no i co z tego ma wynikać? Bladego pojęcia nie mam, to wszystko są banały. No pewnie, że systemy wejściowe i wejściowe są cielesne. No o czym są ucieleśnione? No i moje ręce są ucieleśnione. Nic z tego nie wynika. Trywialne, banalne. Idźmy dalej. Uogólniając tę uwagę Fodora, można byłoby się zapytać, ale właściwie czym się różni teza ucieleśnienia i poznania od tezy fizykalizmu lub po prostu materializmu? Jeśli wszystkie procesy typu świadomościowego są fizyczne, no to one są ucieleśnione, mają materialny substrat w istocie. A dokładniej można byłoby zapytać, na czym polega swoiście cielesna natura procesów poznawczych. Co takiego jest z nich swoiście, specyficznie cielesnego? Na to można odpowiadać na trzy sposoby. Tu będę szedł za analizą Larry'ego Shapiro z jego popularnej książeczki Embodied Cognition z 2010 roku. Pierwszy próba odpowiedzi to jest pewne podejście do uciestronego poznania, które powiada, Poznanie należy pojmować wyłącznie w cielesnych kategoriach. Moim zdaniem ta odpowiedź jest mało wiarygodna, dlatego że niektóre badania poznawcze odbywają się w ogóle bez mówienia o ciele. Można oczywiście próbować w jakiś sposób podbudowywać na przykład wyniki dotyczące ograniczonej pojemności pamięci roboczej. Mówiąc o jakichś ograniczeniach układu nerwowego, co do zasady, ale trudno znaleźć tutaj jakiś konkretny wymiar cielesny tego rodzaju ograniczeń. Albo biorąc innego rodzaju przykład, bardzo prosty, możemy badać, jak osoby otyłe grają w szachy, jak osoby szczupłe grają w szachy, ale tak naprawdę. Nic nie wskazuje na to, żeby ich fizjologiczna konstytucja związana z tym, że oni, jedna osoba jest sotyła, druga jest szczupła, wpływała na to, jak grają w szachy. Różnice między ich posturą, między ilością tkanki tłuszczowej, czy kształtem ciała, a wynikami w grze wydają się zupełnie ze sobą niezwiązane. Tu raczej historia uczenia się gry w szachy, praktyka gry w szachy tłumaczy. Wyniki w grze w szachy, więc to raczej bycie ekspertem w szachach jest ważny, ważne, a nie to, czy ktoś ma szczupłe, piękne ciało, czy też wygląda jak nerd i ma okulary na nosie i spędza czas wyłącznie na siedzeniu na kanapie. Drugi sposób podejścia do poznania ucieleśnionego. Jest następujący. Można powiedzieć, że można procesy poznawcze badać w rozmaity sposób. Można byłoby badać tak jak Newell i Simon badali graczy w szachy, badając to jako abstrakcyjne procesy rozwiązywania problemów, ale można byłoby zbadać je pod innym względem, właśnie jako procesy cielesne. Patrzeć, jak być, być może, że istnieją jakieś cielesne. Aspekty gry w szachy, które są związane z tym, jak wyglądają te szachy, jak ludzie percypują szachy, być może niektóre kształty szachów, szachistów yy, potrafią yy, wprowadzać w maliny itd. Tak Tutaj możemy sobie wyobrazić, że tego rodzaju efekty, które uzyskali Landy i Goldstone, yy, byłyby yy, do znalezienia. I tego rodzaju podejście jest typowe dla radykalnego ucieleśnienia, którego obrońcą jest Tony Shamero. Tu występują jednak trudności z problemami, które mają naturę, chcielibyśmy powiedzieć, reprezentacyjną. Oczywiście, jeśli Państwo są antyreprezentacjonistami, przejąć się tym nie będziecie przejmowali. Natomiast jeśli nie jesteście ucieleśnieniowcami, ucieleśnieniowcami tak radykalnymi, że zaprzeczasz istnieniu reprezentacji, no to będzie to mało wiarygodne podejście. No i trzecie podejście do ucieleśnionego poznania głosi, że poznanie jest konstytuowane przez procesy cielesne. Filozoficznie to jest to najciekawsza teza, chociaż ona nadal pozostaje kontrowersyjna. Jest to dlatego najciekawsza teza, że mamy wreszcie powiedziane, że to jest związane z jakąś metafizyczną naturą systemów poznawczych, że konstyt relacje konstytucji Jakiegoś istotnego, istotnie łączą poznanie z ciałem. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jaki jest adres bibliograficzny książeczki Larego Shapiro z 2011 roku. Z tym problemem problemem. Jak odróżnić relację konstytuowania do relacji przyczynowości będziemy się jeszcze spotykać, zwłaszcza w kontekście dyskusji o rozszerzonym myśle. W tym miejscu zaanonsuję tylko ten problem. Problem e, więc jest następujący. Mamy związek przyczynowy, który zwykle się pojmuje jako diachroniczny, a zatem e, jako zachodzący w czasie. Przyjmuje się tradycyjnie, że przyczyny poprzedzają skutki w czasie. Relacja jest przechodnie przeciwzwrotna i przeciwsymetryczna, a zatem możemy przyczyny ustawiać w łańcuchy, coś, co było na początku. łańcucha przyczynowego jest przyczyną kolejnych skutków, relacja przechodnia, nic nie jest przyczyną, przyczyną samego siebie. Jeśli coś jest przyczyną jakiegoś skutku, to ten skutek nie jest przyczyną. Tejże przyczyny, bo to jest relacja przeciwsymetryczna. To jest prosta charakterystyka w związku przyczynowego. Oczywiście więcej można na ten temat powiedzieć i jest bardzo wiele teorii bardziej szczegółowych. Zwykle uznaje się, że jest to związek o charakterze dosyć mocnym, który pozwala na wyciąganie wniosków dotyczących. Nierzeczywistych okresów warunkowych, czyli gdyby nie wystąpiła przyczyna, skutek nie doszedłby do skutku. Konstytuowania różni się przede wszystkim tym, że związek może być synchroniczny, czyli możemy mieć do czynienia, a raczej musimy, zwykle tak się uznaje, chociaż są bardzo nieliczne koncepcje, Diachronicznej konstytucji i relacja musi być przechodnia. Jeśli coś konstytuuje coś innego, to jeśli to, to coś jest konstytuowane przez coś jeszcze, to konstytuuje także to coś innego. Oczywiście pojawiają się pytania, czy to jest relacja zwrotna, czy coś może konstytuować samo siebie i czy jest symetryczna. Skąd te pytania? No najczęściej można byłoby rozumieć konstytuowanie w kategoriach relacji część-całość. Jeśli pomyślą Państwo o relacji część-całość, to relacja część-całość jest oczywiście synchroniczna. Jeśli coś jest częścią długopisu, to oczywiście jest jednocześnie częścią długopisu z byciem długopisem. Tak, to wkład jest częścią długopisu, jednocześnie kiedy długopis jest długopisem. Więc jest to... Relacja synchroniczna i to wydaje się raczej z konieczności. W przypadku teorii części jest też jasne, że przy ogólnym pojęciu części, w odróżnieniu od części właściwie, część rozumie się też tak, że może obejmować całą, również całość. Jeśli tak, no to oczywiście można konstytuować samego siebie, i wówczas relacja może być zwrotna w niektórych szczególnych przypadkach. Czy może być symetryczna? Czy całość może konstytuować swoje części? To jest pytanie dosyć kłopotliwe i to zapewne zależy od tory części, które będzie się przyjmowało. Zwykle przyjmuje się na odwrót. Weźmy jakiś przykład, żeby to sobie uświadomić. Ja będę brał robienie naleśników. Wyobraźmy sobie, że mamy ciasto do wyrobienia, i teraz jest pytanie, czy wyrobienie masy jest konstytutywne, konstytutywne dla naleśnika? Jeśli tak, jeśli naleśnik nie może istnieć bez wyrobienia masy na ciasto, no to chyba jest konstytutywne. Proszę zauważyć, że tutaj ta teoria konstytucji czy konstytuowania jest w pewnym sensie. Zbliżona do związku przyczynowego o tyle, że również mam, mamy do, do czynienia z jakiegoś rodzaju nierzeczywistymi okresami warunkowymi, i mówimy, że coś nie, nie konstytuuje czegoś innego wówczas, kiedy. Ten konstytuujący czynnik, gdyby się on nie pojawił, to coś by się nie, nie ukonstytuowało, nie pojawiłoby się. Czyli jest to jakiś taki warunek istnienia czegoś innego. To jest coś, co jest konstytutywne, jest konieczne do istnienia od czegoś innego. Więc bez wyrobienia masy na naleśnik, tutaj akurat ta masa wydaje się troszeczkę chyba za gęsta, ale diabliwie, znamy, zrobione to zdjęcie. W każdym razie wydaje się raczej niezbędne, a zatem konstytutywne dla naleśnika. Czy użycie miski? No, tak, mógłby powiedzieć, no wydaje się, że ciasto na naleśniki przeciekłoby bez miski, ale przecież można użyć innych naczyń, więc użycie miski co do zasady, co do typów oraz rozmaitych naleśników nie jest konieczne, ale co dla tego, konie dla tego naleśnika, który się już konstytuował, wydaje się, że pytanie staje się Bardziej kłopotliwe. Nie, nie jest takie zupełnie jasne. No, chyba było konieczne, skoro byśmy nie mieli innego, poje nie mieliśmy innego pojemnika. Może być w niektórych przypadkach raczej konieczne. Smarzenie wydaje się również niezbędne, no bo smarzenie jest procesem, który do tego doprowadza. Ale proszę zauważyć, że te wszystkie rzeczy wydają się również przyczynowo powiązane z byciem naleśnikiem. Więc ogólnie rzecz biorąc, byśmy powiedzieli, że coś jest konstytutywne dla ciasta naleśnika, jeśli naleśnik, ciasto naleśnikowe nie może bez tego w ogóle istnieć. Natomiast należy myśleć o, o tym w kategoriach nie tylko przyczynowych, ale również w, takich, w kategoriach składu czegoś innego. Odróżnienie tych spraw jest dosyć kłopotliwe i trudne, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z procesami składania rzeczy w części, które zachodzą w czasie i wówczas. Historia konstytucji synchronicznej staje się dosyć kłopotliwa. Tyle było na temat ontologii, konstytuowania i przyczynowości. Będę do tego jeszcze wracał. A teraz chciałbym przejść do pewnego rodzaju argumentu, który został zaadoptowany na potrzeby dyskusji o ucieleśnionemu myśle. Jest to argument znany bardzo z prac Hilarego Putnama, wybitnego filozofa amerykańskiego, niedawno zmarłego, logika, teoretyka znaczenia, którego Państwo mogą kojarzyć z jego prac na temat znaczenia, które według niego nie jest tylko w głowie. Hilary Patnam był też zwolennikiem realizmu naukowego, ale także oczywiście jego przeciwnikiem, ponieważ Hilary Patnam, jest, jest, jest to jeden z niewielu filozofów, który był bardzo nieodporny na swoje własne argumenty i bardzo często zauważył, że są wady w jego argumentach wcześniejszych i polemizował ze swoją wcześniejszą wersją. Więc kiedy mówimy o poglądach Patnama, zawsze trzeba podawać rok. Jest to jeden z niewielu filozofów, którego zawsze indeksujemy w czasie. I Hilary Patnam cechował się również przez pewien czas próbował, próbował bronić nauki przed sceptycyzmem. I ten argument odwołuje się właśnie do mózgów w naczyniu i pewnej teorii semantycznej, którą Hilary Patnam w owym czasie zakładał. I e, będziemy mieli do czynienia z pewną adaptacją tego argumentu do dyskusji w, w ucieleśnionym poznaniu. Natomiast warto sobie powiedzieć, na czym polega problem z tym e, e, argumentem. Argument mniej więcej przebiega tak. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś mózgi, które są podłączone do aparatury podtrzymującej ich życie i dostarczające wszelkie możliwe sygnały. I czy taki mózg mógłby rozpoznać, że jest mózgiem słoiku? Skąd mielibyśmy wiedzieć, czy jego wiedza jest pseudowiedzą, jest urojeniem? To oczywiście jest pewna adaptacja argumentu sceptyckiego, o którym Kartezjusz był bardzo znanym zwolennikiem tego rodzaju argumentu, że złośliwy demon mógłby nas zwodzić. Gwarancją przeciwko złośliwemu demonowi oczywiście jest istnienie miłosiernego Boga, no ale jeśli usuniemy założenie istnienia miłosiernego Boga, które wydaje się no, dosyć podatne na sceptyckie wątpienie, no to wówczas mamy zawsze możliwość otwartą, że jesteśmy całkowicie zwodzeni przez całe życie, że wszystkie nasze percepty są podrobione, że żyjemy w świecie zupełnie, zupełnie nieprawdziwym. I coś takiego Pilary Patna chce zrekonstruować w tym argumencie przeciwko sceptycyzmowi. Mówiąc krótko, te mózgi muszą mieć jakieś przekonania. Które formują oczywiście w sposób językowy, ponieważ Hilary Patnam jest zwolennikiem dosyć tradycyjnej filozofii analitycznej, której priorytet reprezentacji językowych jest ewidentny. Więc jeśli wypowiedzą jakieś zdania, to te zdania mają pewną semantykę. Ta semantyka jest określona przez przyczynową teorię odniesienia, według Patnama. A jeśli jest przez przyczynową teorię odniesienia określona, no, to wtedy okaże się, że zdania mózgów się nie odnoszą, i możemy potem poznać, że mózgi się mylą. One myślą, że na przykład myślą o krowie, ale nie myślą o krowie, ponieważ nie masz z krową przyczynowego związku, ponieważ krowa jest podrobiona, przychodzą tylko sygnały dotyczące krów przez jakieś połączenia z elektrodami podłączonymi do owych mózgów. Więc argument, tak naprawdę, ja od razu Państwu na, na, na slajdzie piszę, że ten argument nie działa. No z prostego powodu, no, wiemy, jakie kłopoty są z przyczynową teorią odniesienia. Mówiłem o tym na pierwszym wykładzie. E, co więcej, można mieć wątpliwości, czy y, kto miałby obserwować te mózgi, żeby wiedzieć, że ich słowa się nie odnoszą. I jakby miał się przekonać, jaka jest semantyka tych nazw. To też jest, zakłada trochę taki boski punkt widzenia, że my wiemy, że te słowa się mylą, bo się nie posługują tymi terminami w taki sposób, jak przewiduje to przyczynowa teoria odniesienia. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dosyć słaba polemika ze sceptycyzmem, ale argument jest bardzo pomysłowy i elegancki. W każdym przeciwko temu. Y y y Eksperymentowi wychodzi się od założenia, że ten argument w ogóle nie działa. I zobaczmy, jak to ma w ogóle wyglądać. Zobaczmy więc, jak można zastosować argument z w soju, żeby walczyć z ocieleśnieniem. To, co Państwu przedstawię, to jest adaptacja argumentu Partnama do twierdzenia, że. Ucieleśniony umysł czy ucieleśnione poznanie jest niewłaściwe, że założenia tego podejścia są do odrzucenia, tylko na podstawie przesłanek który, i argumentu, którego, którym posługuje się Patnam. Przesłanka pierwsza. Jeśli procesy pozamózgowe są konstytutywne dla poznania, to sam mózg nie wystarcza dla procesów poznawczych. To jest coś takiego, co jest, wydaje się, dosyć oczywiste, i to jest to przesłanka, która. Mówi po prostu, że yy, mózg byłby wystarczający dla procesów poznawczych, gdyby procesy pozamózgowe nie miały znaczenia konstytucyjnego dla procesów poznawczych. Natomiast druga przesłanka głosi, że mózg w słoiku, zgodnie z argumentem Patnama, Całkowicie i wspaniale wystarcza dla procesów poznawczych. Ergo, co z tego wynika? Że procesy mózgowe nie są konstytutywne dla poznania. To jest wniosek, który wynika przy założeniu przychylmowanej powszechnie, chociaż niestety nie przez całość ludzkości, reguły wnioskowania modus tollens, która jest przy, y, prawdziwa we wszystkich odmianach logiki klasycznej. A zatem y, można byłoby powiedzieć, że y, można byłoby adaptować argument Patnama w ten sposób, ażeby podważyć podejście ucieleśnione. Y, założenia Patnama do tego zatem prowadzą. Jak mówiłem, sam argument Patnama nie jest specjalnie przekonujący. W związku z czym nie jest to coś, czym y, w ogóle byśmy się bardzo przejmowali. Ale być może on nie jest przekonujący z powodów, które są zupełnie osobne od powodów, które mogłyby podważyć ucieleśnione poznanie. Czyli mogłoby się zdarzyć, że na przykład przyczynowa teoria odniesienia, która, jak wiadomo, jak Państwo wiedzą doskonale już, ma pewne kłopoty, nie ma znaczenia dla naszego argumentu. I wydaje się, że nie ma tutaj szczególnego znaczenia bo założenie, że mózg swoich wystarcza dla procesów poznawczych, jest założeniem, które nie wzmiankuje żadnej teorii semantycznej, a zatem można byłoby posługiwać się tym argumentem i tak przeciwko ucieleśnionemu poznaniu. Potrzebujemy więc jakiegoś innego, niezależnego argumentu, ażeby powiedzieć, dlaczego pat nam się myli, dlaczego przeciwnik yy, ucieleśnienia się myli. I jeśli chcemy oczywiście bronić tezy o ucieleśnionym poznaniu. Zobaczmy więc, jak to mogłoby wyglądać. Odpowiedź ucieleśnieniowców na ten argument Patnama wygląda tak. Przesłanka 2, druga, jest nieprawdziwa, czyli e, nawet jeśli to jest podstawienie tautologii cały ten argument. No, schemat jest modus tollens, więc bez zarzutu. Więc żeby zachodziły procesy poznawcze, nie wystarcza sam mózg. Proszę zauważyć, że ja omawiam ten argument nie dlatego, że on jest jakoś szczególnie skuteczny, tylko żebyście Państwo zauważyli, że założenia uciecznionego poznania wówczas okazują się nie takie banalne, bo one rzutują na pewien dosyć istotny argument w historii filozofii, a może nawet we współczesnej filozofii, bo nadal się o nim do dzisiaj dyskutuje, chociaż no nie jest już on uznawany za tak atrakcyjny, no ze względu właśnie na przyczynę, w odniesienia. Więc przesłanka druga jest nieprawdziwa. Żeby podtrzymać iluzję dla mózgu w słoiku, trzeba by mieć bardzo dużo maszynerii zewnętrznej która byłaby faktycznie równoważna funkcjonalnie całemu ludzkiemu ciału. Czyli mózg w słoiku chciałby mieć również ciało otaczające ten słoik. To byłoby sztuczne ciało. Sam mózg nic nie zrobi. A jeśli tak, to wniosek, że ciało jest niepotrzebne, który wynikałby z wersji w modus tollens, oczywiście nie może przejść. Bo argument jest poprawny. Formalnie, ale niematerialnie. Prawdziwość fałszywość przesłanki drugiej powoduje, że argument jest nie ma nie stosuje się do naszych przypadków, które rozważamy.